Antoni Kołodziejczuk, witam Państwa. Zapraszam. Na opinię dziś gośćmi programu są pan Bronisław Witkowski, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zamościu. Witam, tak jest, panie przewodniczący. Dobry wieczór. Złożona wieczór państwu. I długa nazwa, ale udało się ją się odczytać, oraz Eugeniusz Cybulski. Proszę Państwa, zastępca przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zamościu. Witam. Dziękuję. Najgorsze mam witam za sobą, ponieważ wymieniłem tę długą nazwę. Są tacy, którzy twierdzą, drodzy panowie, że życie rozpoczyna się po 40, ale jest też taka szkoła, bo są dwie, jest Falenicka i Otwocka, i ta druga mówi, że życie zaczyna się na emeryturze. Człowiek czeka, czeka, pracuje ciężko przez całe życie. Załóżmy, że doczeka tej emerytury. I co wtedy się dzieje? Nie wszyscy z naszych widzów to wiedzą. No, tutaj trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że na przykład nie wszyscy się cieszą z tego. To zależy, jakiej wysokości pobierają świadczenia emerytalno-rentowe. Bo jak emeryt czy rencista pobiera 1000 zł emerytury netto, to on się za bardzo nie cieszy. On nie będzie mógł skorzystać z wielu atrakcji, które są przewidziane w naszym programie. Ale ci, którzy mają te świadczenia wyższe, sami sobie radzą, zagospodarowują ten czas wolny. My staramy się zagospodarować czas wolny dla emerytów, którego emeryci posiadają najwięcej. Bo kto inny nie posiada tego czasu. Panie Eugeniuszu, z tego co się orientuję, pan był i jest przeciwnikiem tego procentowego podwyższania, czy też rewaloryzacji, znowu jakieś takie trudne wyrazy, rent i emerytur. Bo w pana ocenie jest to niesprawiedliwe. Uważam, że jest to niesprawiedliwe. I powiem, dlaczego niesprawiedliwe. Otóż tak, jeśli jest waloryzacja rent i emerytur procentowa, to dałem przykład taki. Jeśli ja zarabiam, jeśli ja mam emeryturę dzisiaj... Waloryzacja, to ja przekłamałem, tak, powiedziałem. Waloryzacja. Waloryzacja. Jeśli ja dzisiaj mam 1000 zł emerytury, a drugi ma 2000 emerytury, czyli ja dzisiaj mam mniej o połowę w stosunku do tego. Mam 1000, tamten ma 2000, ale po kilku waloryzacjach tej emerytury się okaże, że ja po pewnym czasie mam 3 razy mniej niż mój kolega. I w związku z tym uważam, że jest to niesprawiedliwe. Powinno być kwotowo ze względu na to, że jeśli są podwyżki, wynikające z podwyżek żywności, powiedzmy, czynszów i wielu innych opłat, to one dotyczą równo i tych, którzy mają większą emeryturę, i tych, którzy mają mniejszą emeryturę. W związku z tym ta waloryzacja emerytury powinna być kwotowa. Moim zdaniem jest to bardziej sprawiedliwe. Ile przeciętnie członkowie związku, w jakim wymiarze pobierają świadczenia emerytalne? Bo też to trzeba jakby uzmysłowić społeczeństwu. Ja podam na przykładzie naszego okręgu. Mamy ponad 4000 emerytów i rencistów jako członków. I w granicach 95% pobierają świadczenia poniżej 1000 zł. To jest, ja sobie nie wyobrażam, jak można utrzymać rodzinę, opłaty po niej wszelkie, no i koszty życia. A czym zajmuje się związek? Nasz związek zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy naszym członkom. Właśnie dlatego, że ci ludzie mają tak niskie świadczenia i nie stać ich na wiele, na zorganizowanie wielu atrakcji takich, żeby sobie zaspokoić te potrzeby bieżące w zakresie kultury, w zakresie różnego rodzaju wycieczek czy organizacji turnusów, bo my organizujemy zbiorowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. No, w trudnych warunkach materialnych udzielamy pomocy finansowej, ale i w większości udzielamy pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Jest to bardzo duża dostawa żywności przewidziana dla emerytów i rencistów o niższych dochodach, o niższych świadczeniach emerytalno-rentowych.
W ubiegłym roku myśmy otrzymali około 100 ton żywności. Członek naszego związku płaci składkę 2 zł miesięcznie, rocznie 24, a odbiera w postaci żywności minimum 100 zł o wartości 100, 150 lub 200 zł. Już w bieżącym roku rozpoczęliśmy wydawanie paczek i będziemy wydawali, wydajemy je, te paczki żywnościowe na ulicy Wojska Polskiego 29. Wczoraj rozpoczęliśmy. Było bardzo dużo emerytów i rencistów, którzy niestety znajdują się w tak trudnej sytuacji, że podążają po te paczki z wielką przyjemnością i ochotą. Czasami trafiają się różni emeryci, są nieco bogaci, ale w większości korzystają ci, których świadczenia są bardzo niskie. Ta pomoc w postaci paczek żywnościowych dotyczy tylko członków związku, tak? No nie tylko członków. Nie tylko. Zdarza się, że nie są członkami. Jeśli przychodzą i rzeczywiście widzimy, że wymaga takiej pomocy, to otrzymuje taką pomoc, ale przede wszystkim są to członkowie związku. A jaka jest struktura związku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, żeby nie przekłamać nazwy? Mamy jeden oddział okręgowy w Zamościu. W województwie lubelskim są 3 oddziały okręgowe. Lublin, Chełm i Zamość. Okręgowi podlega 4 oddziały rejonowe w byłych powiatach byłego województwa zamojskiego i dodatkowo włączono nam Janów Lubelski. Oprócz tego posiadamy w gminach powołane koła związku. Jest ich około 24, bo w trakcie organizacji już podaje jest 24. I to ta grupa ludzi jest po prostu podległa nam, jak również i w przydziale zapomóg, jak i również w przydziale żywności. Nie tylko Zamościa ludzie biorą paczki. My robimy rozdzielniki na oddziały rejonowe i na koła. Bo tam też znajdują się emeryci i renciści o bardzo niskich świadczeniach emerytalno-rentowych. Ale nie tylko ta pomoc, którą można w jakikolwiek sposób przeliczyć, jest jednym z zadań związku, którym panowie kierują. No bo jak wspomniał pan przewodniczący, również to organizowanie czasu, by emeryt nie czuł się samotny. Tak. Też. Więc staramy się integrować to środowisko, bo tak się składa, że człowiek odchodząc na emeryturę, to tak jakby mu się świat trochę urwał, bo był zainteresowany pracą, prawda, i nagle tutaj ma czas, z którym czasami nie wie, co zrobić. I w związku z tym zagospodarowanie czasu tych emerytów, którzy może się jej nudzą czasami, jest bardzo istotną sprawą ze względów psychicznych, prawda, dla tego emeryta. Oprócz tego jest ważne to, co mówił kolega Witkowski, że pomoc finansowa czy materialna pomoc jest też istotna. Tak się składa, że stan dochodów emeryckich nie powiększa się na tyle, żeby mógł sprostać tym wszystkim podwyżkom, które obserwujemy w naszym życiu społecznym. Bardzo ciekaw jestem, czy świat mi się urwie na emeryturze, o ile nie urwie mi się wcześniej, bo nie wiemy, kiedy nam się cokolwiek urwie. Drodzy panowie, czy miasto, radni, pan jest przedstawicielem Rady Miejskiej, pamiętają o emerytach w Zamościu? Czy starają się również im pomóc? Jest to grupa jednak finansowo słabiej uposażona, która ogromny wkład, bo całe życie pracowała po to, by miasto się rozwijało, by inni mogli funkcjonować. W formie pomocy społecznej udziela miasto po prostu pomocy emerytom i nie tylko emerytom, bo wszystkim tym, którzy po prostu takiej mocy wymagają. W związku z tym ta pomoc jest tutaj dosyć wyraźna, ale nie, może powiedziałbym, że dla emerytów niewystarczająca, prawda, też. Ja domyślam się, że pan jest, będąc radnym, jest również jakby rzecznikiem tego środowiska. Oczywiście staram się być rzecznikiem tego środowiska, w związku z tym wtedy, kiedy debatowaliśmy nad podwyżką, nad ograniczeniem pewnych przywilejów dotyczących przejazdów środkami komunikacji miejskiej, to byłem przeciwny tej uchwale,
która została podjęta rok temu. Prawda? Dwoje radnych chyba, tak? Czy dwoje radnych. Dwoje radnych w tym pani. Tak, w tym ja byłem. Prawda? Bo chodziło o to, żeby była sytuacja taka w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej, finansowa, bardzo zła. I w związku z tym prezes zaproponował, żeby powiedzmy, żeby zmniejszyć te przywileje, które dotyczyły emerytów i rencistów. I w związku podniesiono ten wiek z 70 lat do 75 i po 75 latach już emeryt może jeździć bezpłatnie środkami komunikacji miejskiej. Już! Pięknie pan to ujął. Już po 75 latach. Tak. No a to emeryci i renciści jakby poprawili tę sytuację finansową MZK? Pytałem ostatnio. Pytam pana jako radnego, bo ja się nie orientuję. Pytałem, organizacyjnie jakby jest to niezauważalne. Pytałem przewodniczącego, przepraszam, pytałem dyrektora komunikacji, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, czy stan finansów się poprawił przez to, że emeryci, większość emerytów płaci za przejazdy. Otrzymałem odpowiedź taką, że rzeczywiście się stan poprawił w komunikacji miejskiej, ale ja uważam, że się przede wszystkim poprawił przez to, że miasto dało przekazało przedsiębiorstwu 6 autobusów nowych zupełnie, których nie trzeba naprawiać, które powiedzmy nie wymagają dodatkowych kosztów, a więc z tego tytułu też się stan poprawił. Uratowali Miejski Zakład Komunikacji. Ja tak nie uważam, że emeryci uratowali Zakład Komunikacji Miejskiej. Niemniej te cyfry, które mam tutaj podane, to prawda, wskazują na to, że ilość biletów indywidualnych się zwiększyła dosyć znacznie. Czyli Miejski Zakład Komunikacji powinien być emerytom zamojskim bardzo wdzięczny. Czy warto było ratować ten zakład, tak, tracąc przywileje? Mam tę wątpliwość. No a dlaczego? Jest. Ja sądzę, że nie tylko emeryci kupują te bilety indywidualne, ale większość ludzi kupuje bilety indywidualne i trudno określić, ja rozumiem, że bardzo trudno określić, ile w tym było emerytów, a ile ludzi w wieku przedemerytalnym. No przecież to jest nie do określenia. Nie do określenia. No, drodzy panowie, no więc, jak można mówić, że emeryci mogli mieć wpływ na poprawienie... Ja mogę powiedzieć z tego, co obserwuję, że znacznie mniej emerytów jeździ środkami komunikacji miejskiej, bo ci, którzy przedtem jeździli w wieku od 70 do 75 lat, ich jest znacznie więcej, a tych po 75 jest już znacznie mniej. I nie wszyscy mogą jeździć autobusami miejskimi. Taka jest sytuacja. No, niemniej jednak muszą płacić za bilet. I to uderzyło tych najniższe pobierające świadczenie. Natomiast ulgę, to tutaj zostali emeryci jak gdyby trochę, powiedzmy w cudzysłowie, skrzywdzeni, ale powiedzmy renciści od 55 lat wzwyż mają ulgi 50-procentowe na przejazdy komunikacją miejską, prawda? To więc tutaj w górę, a tutaj troszkę przywileje. No tak się składa, że odbieram mnóstwo telefonów. Tak. I również, a może głównie, no, bo od ludzi młodych, ale i od emerytów i rencistów, którzy no, nie są zadowoleni z obecnego kształtu funkcjonowania jakby Miejskiego Zakładu Komunikacji, mają pretensje do radnych, pytają, gdzie są ci radni, na których głosowaliśmy, gdzie oni są. Czy są na uroczystościach, czy na koncertach? Dlaczego nie zajmują się losem tych ludzi, którzy... Przecież emeryci to jest istotny elektorat, prawda? Niewątpliwie. I to bardzo duży. Przecież ci ludzie, członkowie związku, czy też ci, którzy w związku są niezrzeszeni, głosowali na tych radnych. Zgadza się. No ja nie sądzę, że pana, emeryci mają poprawić kondycję finansową, że to w istotny sposób. Tutaj jakby, wydaje mi się, zarządzanie jest kluczowym elementem właściwego gospodarowania. Nie tylko zarządzanie, ale i koszty. Paliwo wzrosło znacznie, prawda? Bo jeżeli mówimy o Miejskim Zakładzie Komunikacji, prawda? Czy rozkład jazdy jest czytelny dla panów? Wykształconych? Ludzi wykształconych? Może tak, rozkład jazdy jest zrozumiały, ale niezrozumiałe są sprawy kasowania biletów. To jest bardzo niepokojące. Ja na przykład ostatnio miałem może z 10 emerytów i rencistów, którzy podnieśli taką sprawę, że ci kontrolerzy
znęcają się nad tymi ludźmi. To są schorowani, nieraz ludzie niedolężni w wielu wypadkach. No, trzeba przyznać, że i wzrok mają nie ten, wiekowi są, a taki kontroler powinien być bardziej tolerancyjny, powinien pomóc nawet. A jak ja mam skasować ten bilet, a gdzieś któryś z emerytów skasował nie tak i już go szargano, już go tam ukarano mandatem. No jak tak można? Przecież to są ludzie, którzy potrzebują jakiejś opieki, jakiegoś szacunku przede wszystkim, bo ci kontrolerzy też kiedyś będą emerytami. Nie życzyłbym, żeby byli rencistami. Lepiej, żeby emerytami byli. No co najmniej szacunku i proszę Państwa, niech to będzie puentą dzisiejszego programu. W poprzednim również mówiliśmy o tym, że powinniśmy się wszyscy nawzajem szanować, a szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, powinniśmy naprawdę darzyć ich ogromnym szacunkiem. Co miasto mogłoby zrobić, by pomóc? Czy Panom przychodzi coś do głowy, cokolwiek w tej chwili, by pomóc emerytom i rencistom tak szerokiej grupie w Zamościu? Bo nie oszukujmy się, młodzi wyjeżdżają, nie ma ich tutaj. Może Gienek powie też, ale ja wsparcia finansowego, bo jest taka możliwość przez niektóre wydziały. My, jeżeli utrzymujemy to wsparcie finansowe, to utrzymujemy z Miejskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast nie utrzymujemy tej pomocy od miasta, takiej widocznej pomocy. Trzeba przyznać, że jeżeli organizujemy uroczystości, takie jak Światowy Dzień Inwalidy, nie mogę mieć uwag, bo prezydent tutaj nam udziela pomocy, wprawdzie nie finansowej, ale rzeczowej, ale i wiele innych instytucji. Starosta również. Starosta udziela. Jesteśmy nawet nieraz zaskoczeni, że taką pomocą mogą nas wesprzeć. Bo ci ludzie przecież tam przychodzą, to nie przychodzą po to, żeby tylko wysłuchać jakiegoś tam referatu. Spotkać się, porozmawiać, trzeba jakiś poczęstunek zorganizować godziwy. I to jest to, co jest potrzebne dla tego emeryta, bo on w domu będzie siedział, to nic nie skorzysta. Natomiast tutaj spotka się ze znajomymi. Jest to jedna z form integracji tej społeczności. No jeszcze może powiedz o tym, że wymaga pomocy przywiezienie tych wszystkich środków żywnościowych, które my otrzymujemy. Najczęściej przywozimy te środki z Lublina, więc i bąkę, i kaszę, sami i cukier, i tak dalej. Sami płacimy. Ze składek. Tutaj wydaje mi się, że miasto mogło pomagać w tej kwestii, prawda? Proszę Państwa, możliwości zostały wskazane. Proszę Państwa, miasto to my. Miasto to pan Bronisław Witkowski, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zamościu. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Miasto to pan Eugeniusz Cybulski, zastępca przewodniczącego Związku Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zamościu. Również dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję za panów trafne uwagi. Państwa proszę o opinie. Te proszę przesyłać na adres mailowy ztk@poczta.fm. Telefon do telewizji kablowej Zamość 530-3340. Na stronie internetowej można oglądać nas pod adresem tvkzamost.pl. Drodzy Państwo, kolejny program, którego emisja będzie miała miejsce 18 października, będzie poświęcony funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Komunikacji, właśnie o którym dzisiaj również była mowa. Na Państwa prośbę, ja odbieram mnóstwo telefonów, odbieramy maile dotyczące zagadnień, głównie jakby w Państwa ocenie nieprawidłowości w działaniu czy samego zakładu, czy też jakby kooperantów tego zakładu. Proszę te opinie przesłać do mnie. My to wszystko przekażemy sekretarzowi miasta oraz prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Państwo uwagi proszę tutaj kierować do telewizji kablowej Zamość do 12 października, emisja programu 18 października. Jeszcze raz dziękuję gościom za przybycie do studia. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.